Człowiek Demolka antybohaterem 2016 roku. Nasi widzowie wybrali destrukcję na Podzamcze jako najbardziej żenujące wydarzenie roku. Mężczyzna i jego pancerne Volvo zdobyli 52% głosów. Konkurencja dla mężczyzny, który w pijanym widzie zniszczył 19 aut była silna. Przypomnijmy, kto w zeszłym roku zasłynął. Niekoniecznie godnym podziwu zachowaniem. Człowiek-pająk wyrzucający meble przez okno, wspinający się o balkonach, uciekając przed policją, zajął drugie miejsce. Wałbrzyski stick pod wpływem alkoholu, który zakończył swój rajd i imprezę w rowie obok Tesco, zajął miejsce trzecie. Był też mężczyzna atakujący dzieci laską w autobusie, który otrzymał mało pieszczotliwy pseudonim Krieger. Był też mężczyzna, który kupował klocki Lego po niższych kwotach, dzięki przyklejaniu własnoręcznie wyprodukowanych cen. Pojawił się również mieszkaniec 11 listopada, który wziął sobie do serca akcję, wyrzucamy zaty z chaty, i zaczął je po prostu wyrzucać. Zwyciężył człowiek Demolka, który zniszczył 19 samochodów. A co przyniesie 2017 rok? Miejmy nadzieję, że mniej podobnych antybohaterów.